somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Talk dirty to me. Gdzie one są? Już tu były. Widziałeś pączki? Nie. Zostajesz zatrzymany. Co? Ale ty masz 13 lat. 13 i pół. Lizzie, nie strasz mnie. Nie chciałam. Po co przyszłaś? Nie widzisz, że jestem w pracy? Cienu, nie denerwuj się, bo stwierdzenia dostaniesz. Chciałam cię tylko odwiedzić i zobaczyć, co robisz. No okej. Okay. Czy w policji? Jest bardzo wymagająca usługa, a czasami nawet niebezpieczna. Codziennie dostaję tysiące zgłoszeń. To pewnie bardzo trudne. Halo? Tak? Co kupisz na obiad? Nie? Nie? Okej. Kto dzwonił? Sebastian, ale tak naprawdę mam bardzo dużo zgłoszeń. Zobacz. Czyli to jest ta twoja praca? Przychodzisz tu tylko dlatego, by się ze mną nie widywać. Lizzie, nie. When I was a young boy. Co? Przecież ty nie masz nawet 15 lat. My father. Przecież on nie żyje. Took me. To się nigdy nie zdarzyło. Jak nie? Właśnie o tym czytam. Tylko byś siedział w tej rezydencji. A, co? Wolę anime. Anime jestem bardziej męski. Manga! Anime! Manga! Anime! Dobra, dobra. Hentai. Też chcę być policjantką. Co? Tak jak słyszysz, będę uroczą hrabiną w policyjnym wzianku. Lizzie, proszę, nie zabawka. I powiedz mi, że to jest prawdziwe! To nie ja! Lizzie, skoro chcesz być w policji, oficjalnie będziesz naszą maskotką! Co? Jaja sobie ze mnie robisz? Nie chcesz, bym była w policji, bo mnie już nie kochasz! Kobiety, ty nie tak! Kocham wszystkie żeńskie osoby, kilka typu homo sapiens. Hanę, Mary, Sebastiana. Dlaczego się śmiejesz? No dobra. To w ramach rekompensaty zabierz mnie na zakupy. You love me, let me go.